Ja się czuję oszukana troszkę. Kto oszukał? Kierownik? Nie, moja wróżba. A. Ja tutaj przekazałam wróżbę. A jakieś miałeś ciasteczko? Tak, z wróżbą, tak? Przed meczem. Mhm. I coś zapowiadało się dobrze? Zapowiadało się dobrze, no. Tylko, że... No to przeczytamy tą wróżbę. Tak... Ja wiem dlaczego, bo ty nie przekazałeś tej wróżby. Nie, on przede wszystkim ją prawie zgubił. Wróżba jest dobrze wiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Dobrze wiedzieć, że wszystko będzie dobrze. No i coś nie wyszło. Dobrze, Asiu, spójrzmy na ten mecz trochę od takiej merytorycznej i eksperckiej strony. Jak ty to spotkanie skomentujesz? No, komentowałam przez cały czas. Zapraszam do Polsatu Sporty. Bardzo trudne spotkanie. Na pewno, tak jak rozmawiałam z dziewczynami, samo przeniesienie się tutaj na nowy obiekt ma znaczenie. Serbia to jest jednak zespół nie tylko jednej zawodniczki, który może jest łatwo rozpisać, żeby grały na wysokiej piłce, ale jak widzimy to, co wyczynia Tijana Boszkowicz na wysokiej piłce, to jest po prostu jakiś kosmos. To jest kosmiczny mecz w jej wykonaniu, kosmiczny turniej, zresztą nie pierwszy już. I ona pokazała, że jeżeli się jej nie da zatrzymać, to też nie da się zatrzymać koleżanek, bo już później włączyły się też i środki i było dużo ciężej. Troszkę mi się wydaje, że ta koncentracja była inna niż ta, którą widziałyśmy od dziewczyn w Gdańsku.
ale wydaje mi się, że ten zespół jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i że jeszcze tutaj wrócą jutro, pojutrze na trening, pojutrze, później na kolejne dni na zupełnie innym nastawieniem, tak? Wiadomo, że jutro też będzie arcytrudne spotkanie, no bo Amerykanki to też jest zespół z czołówki, zespół, który dzisiaj w meczu z Dominikaną pokazał podobną siatkówkę do tej atletycznej, którą widzieliśmy w wykonaniu podczas na przykład Igrzysk Olimpijskich, ale to i tak jest zespół troszeczkę, uważam, słabszy niż przed laty, więc ja bym szukała tam pewnych mankamentów i możliwości. Na pewno trzeba wyrzucić ten mecz z głowy, szybka analiza w hotelu, co dzisiaj funkcjonowało, co nie funkcjonowało. Na pewno tak na gorąco mogę powiedzieć, że nasze przyjęcie, że to był element, który jakbyśmy poprawili dzisiaj, to moglibyśmy powalczyć na pewno z drużyną Serbii. A co powiemy? Zobaczymy, no. Jedziemy do hotelu, jedziemy się przygotowywać na mecz z Amerykankami i tak jak mówię, czyścimy głowy, cały czas jesteśmy w turnieju, jesteśmy gotowi, żeby walczyć. Ja myślę, że my po prostu musimy myśleć o tym, żeby grać dobrą siatkówkę po naszej stronie, a wtedy wynik jest sprawą otwartą i naprawdę wszystko można zdziałać.